Ewangelia jest mi szczególnie bliska, bo odnosi się do obrazu, który funkcjonuje w mojej głowie już od jakiegoś czasu. Widzę siebie na polu pszenicznym. Jest pięknie, jest ciepło, wieje też delikatny wiatr. I czuję się tam bardzo, bardzo dobrze, bardzo bezpiecznie, ale też w pewnym momencie rozglądam się i jestem tam zupełnie sama. Nie ma wokół mnie nikogo, nie ma moich bliskich, nie słyszę ich głosu. I też mam takie poczucie, że ja nie muszę nigdzie za moment iść, nie muszę się spieszyć. Nic nie ma przede mną, tak? Oprócz jednego, oprócz takiego właśnie poczucia, że za chwilę czeka mnie spotkanie, czeka mnie rozmowa. I teraz chcę się odnieść właśnie do słów z dzisiejszej Ewangelii, która rozpoczyna się prośbą skierowaną przez Greków do apostoła Filipa. Oni mówią: Panie, chcemy użyć Jezusa. I Jezus wtedy odpowiada w sposób bardzo zaskakujący, ale też intrygujący. Mówi: jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. I te słowa zmuszają mnie do refleksji, do tego, aby zadać sobie dzisiaj pytanie, czy ja w tym momencie, w którym jestem, jestem właśnie w stanie spotkać się twarzą w twarz z Jezusem. Czy moja codzienność to jest to obumieranie? Obumieranie z własnych projekcji myślowych, jak to moje życie ma wyglądać? Czy w moim życiu, w tej codzienności jest obumieranie z chęci perfekcjonizmu, z chęci no właśnie, bycia najlepszą we wszystkim. I też wiem, że ten codzienny trud, że to wszystko tak, że to wszystko, co dobre, rodzi się w cierpieniu. Ale też ta dzisiejsza Ewangelia zmienia moje spojrzenie na krzyż. Dlatego, że Pan nie chce ode mnie mojej ofiary samej w sobie. On chce prawdziwej relacji ze mną. On chce iść ze mną przez moje życie. Chce być w moich trudach, ale chce być przede wszystkim też w moich radościach. I pragnie mojego szczęścia, pragnie mojego rozwoju, pragnie mojej radości. Nie chcę smutku i takiego uciemiężenia. Dzisiaj ta Ewangelia jest dla mnie taką wielką, właśnie wielką radością, bo niesie taką nadzieję, że jeśli Jezus będzie ze mną w tej mojej codzienności, to nawet śmierć, która napawa mnie lękiem, nie będzie końcem, tylko przejściem do życia wiecznego.